Jak masz coś naprawdę ważnego, to nawet jeżeli świat się przeciwko tobie sprzysięgnie, to wciąż warto to robić. To myśl Elona Maska, którą wyczytałem z jego biografii, którą tutaj właśnie mam dzisiaj serdecznie polecam, ale też kilka myśli, takie trzy główne myśli, które znalazłem w tej książce. Pierwsza, myślę, że to nie jest zaskakujące, że dużo łatwiej jest podziwiać wielkich liderów, niż z nimi wytrzymać. Tak? Elon Musk to facet, który impulsywnie zwalnia swoich lojalnych pracowników, który ma jakieś niezwykłe oczekiwania, czasami na wyrost, nierealistyczne terminy i tak dalej. Także wielki lider, wielka osoba, ale naprawdę trzeba być świętym, żeby w okolicy tego człowieka wytrzymać. Drugi temat to porażki. Tak naprawdę książka Elon Musku to jest książka o masie porażek. Jego program kosmiczny SpaceX to porażka, katastrofa po katastrofie, aż się w końcu udało. Podobnie zresztą było z Tesla. Natomiast. To, co widzimy w jego sukcesy, dlatego, że on się bardzo szybko podnosił z porażek. Porażka i szybkie podniesienie się. Nauka z porażki i podniesienie się z porażki. I trzeci temat, niezwykle mocny rys tej książki, jeśli chodzi o Elona maska, to to, że jak mówią, w jego systemie operacyjnym, w jego osobowości nie ma przycisku obawa. To jest bardzo odważny facet, który idzie do przodu bez względu na wszystkie przeciwności. Są te myśli, które znajdziesz w tej bardzo dobrej, bardzo ciekawej biografii, którą Ci polecam. Znajdziesz tam Ogromnego, ale nieznośnego lidera, który się uczy na porażkach i który jest bardzo odważny. Także polecam tą książkę, to będzie dobrze spędzony czas, czytając czy słuchając tą bardzo dobrą biografię.